Dzień dobry, z tej strony Miłosz z kanału Uwaga Rzucam, a dzisiaj kolejny odcinek z serii darterskiej matematyki, ale nie tej szczególnej, dokładnej, czyli omawiania konkretnych checkoutów, tylko z tej ogólnej, a mianowicie chciałbym Wam zarysować dzisiaj temat tego, abyście dobierali swoje pierwsze lotki w szczególnym zakresie checkoutów, tak aby wylądować na swoich ulubionych podwójnych. Zapraszam! No właśnie, właściwie w tym wstępie powiedziałem wszystko, co chciałem w tym odcinku. Jeszcze doprecyzuję, jaki jest to zakres i o co mi dokładnie chodzi. Ale chodzi mi o to, że czasem w pewnym specyficznym zakresie checkoutów już rzucenie pierwszej lotki determinuje, na jaką podwójną na sam koniec będziemy się w stanie ustawić. Jeżeli chodzi o ten zakres, no to ten zakres to jest tak naprawdę od 101 do 118 punktów. Tak bym to mniej więcej zawęził. I tutaj właśnie wybór rzutu pierwszego sektora będzie nam determinował to, na czym możemy się koniec końców ustawić. I dam Wam tutaj dwa takie przykłady. 110 i 111 punktów. 110 punktów to jest właśnie przykład, na którym wpadłem, żeby nagrać temat na ten odcinek, ponieważ bardzo często przy 110 punktach, 110 punktów to jest w ogóle taki checkout, w którym rozwiązań może być bardzo dużo, ale najczęściej wydaje mi się, widuje się próbę przejścia przez 20 lub przez 18. Oczywiście ma to jak najbardziej dużo sensu, jednak jeżeli naszym ulubionym checkoutem, zakończeniem jest podwójna 20, no to zwróćcie uwagę, że rzucenie pierwszą lotką przy 110 20 punktów lub 18 pozostawi nas na wartości 90 lub 92 punkty i tutaj ustawić się na topa już nie da. No oczywiście 90 da się przez bula na topa, ale wiadomo, że raczej ścieżka rzadko wybierana. Tutaj przy 90 oczywiście potrójna 18 na podwójną 18. Jednak gdybyśmy zaczęli 110 punktów od dołu tarczy, a dokładniej od 19 i oczywiście tutaj bierzemy pod lupę scenariusz, kiedy nie trafiamy pierwszą lotką wartości potrójnej, no bo jeżeli trafimy, no to wiadomo i stąd na topa jesteśmy się w stanie ustawić, ale kiedy nie trafimy potrójnej, no to na topa już nie będziemy się w stanie ustawić, z gwiazdką oczywiście, że przez bula też możemy przechodzić przy 110 i single 20, ale ten temat sobie odpuścimy. A chciałem Wam pokazać właśnie, że jak trafimy 19, zostaje nam 91 punktów. No i tutaj mamy cały czas możliwość ustawić się na topa, bo trójna 17 zostawi właśnie topa. I tę ścieżkę podpatrzyłem od Gervina Price'a, bo też często właśnie 110 rzucałem przez 18 albo, przez 18 albo 20, a od jakiegoś czasu przerzuciłem się i zacząłem rzucać właśnie 19 po to, żeby zwiększyć swoją szansę rzucania na właśnie podwójnej 20. Oczywiście trafienie potrójnej 19 pozostawi nam 53 punkty, czyli cały czas możemy się singlem na topa ustawić. Tutaj nie ma problemu, ale najważniejsze jest to, że pierwsza lotka nie eliminuje nas z możliwości kończenia na topie. Kolejny przykład, 111 punktów. No i tutaj jeżeli ktoś 111 zaczyna od 20, no to ma 91 punktów do końca i tutaj na podwójną 16, bo tutaj będzie przykład z 16, nie jest się w stanie ustawić. Oczywiście w tym wypadku 51 top, mamy 111 punktów, ale zauważcie, że jeżeli ktoś właśnie bardzo lubi 16, no to jeżeli zacznie od 19, to sobie pozostawi 92 punkty. No i tutaj oczywiście potrójna 20 i podwójna 16 załatwia nam checkout 111 punktów. Także przesłanie na ten krótki odcinek jest takie, abyście pokombinowali w checkoutach właśnie w zakresu 101 do 118, no bo wiadomo, że 119 zawsze zaczniemy tak samo jak i 120, tak żebyście jak najczęściej i z jak największym prawdopodobieństwem kończyli na swoich ulubionych podwójnych. Mam nadzieję, że odcinek był przydatny i że wykorzystacie tę wiedzę do swoich rzutów. Myślę, że wiele osób z Was już wcześniej kminiło tego typu rzeczy. Ja o dziwo wpadłem na to dosyć niedawno, bo tak jak Wam wspomniałem, często 110 rzucałem przez 18 lub 20, aczkolwiek też podwójna 20 nie jest od stosunkowo niedawna moim ulubionym checkoutem i właśnie staram się wybierać takie ścieżki, żeby jak najczęściej na tej 40 się na koniec znajdować. Dzięki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.